Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. Co dzisiaj chciałbym zrobić? Dzisiaj jest taki plan, aby postawić sobie taką halę sportową. Ona będzie mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Do tego będzie też trzeba jakoś doprowadzić tamtą drogę z tramwajem. Także będzie w dzisiejszym odcinku też zabawa z linią tramwajową. No i zaczynamy. Także właśnie gdzieś tutaj bym to sobie postawił, tylko do tego potrzebowałbym tutaj jakiejś drogi. Z pasem zieleni, może być z pasem zieleni, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i to mniej więcej zrobiłbym gdzieś tak i. Tak, okej, okay, coś takiego. Może to jeszcze sobie kawałeczek tutaj przedłużę. No i chyba na początek postawię to, tak, żebym widział po prostu jak ta okolica będzie mniej więcej wyglądała z tą halą sportową. No i teraz po prostu tutaj trzeba całe te okolice jakoś ozdobić. Jakieś parkingi, no jakieś strefy pewnie handlowe, może jakieś biura w tej okolicy. Tutaj nawet ładny widoczek będzie na ten stadion, czy tam na tą halę. No zobaczymy, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Więc teraz tą główną drogę trzeba by Tutaj jakoś zakręcić w tą stronę, zrobimy sobie tutaj taką równoległą drogę, czyli weźmy sobie coś takiego, dobra, zaraz tam z tą wodą na razie i tak nikt. Tam nie dojedzie, więc to nie ma jakiegoś większego znaczenia, i spróbujmy sobie na przykład tą drogę dać tutaj. Tylko jeszcze, żeby tutaj nie powstał jakiś taki pusty teren, sprawdziłbym jakby tutaj z tymi parkingami. No właśnie, to jest troszeczkę słabe, ponieważ brakuje mi tych dwóch kratek. No właśnie, żeby tu z jednej strony i z drugiej strony te parkingi były. Także przesunę sobie tą drogę o jakieś dwie krateczki w tamtą stronę, o ile mi się to uda. Są dwie krateczki? Nie, są cztery krateczki, to by trzeba... Hmm. Jeszcze mo może stąd to zrobię? Zrobię to stąd, i to by trzeba dać jakoś tak. Ok, wydaje mi się, że tak będzie dobrze. Wtedy, jakbym postawił sobie tutaj taki jeden parking, tutaj też mogę postawić taki drugi, no i idealnie przed tym stadionem będzie bardzo dużo miejsc do parkowania. To jest do wyburzenia. Te na razie niech sobie stoją, to oczywiście potem się jakoś ładniej zrobi. Dobra. Więc teraz dalej sobie idziemy z tym w tą stronę. No i tutaj będzie trzeba zrobić taki zakręt. Myślę, że on może być taki ostry, no zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. To by trzeba gdzieś tak dotąd poprowadzić. Tutaj zakręcić 21 na 20, myślę, że może być coś takiego. No i raczej dosyć łagodny zakręt, nawet jeśli chodzi o tramwaje, przecież nie na takich zakrętach w moim mieście tramwaje jeżdżą. Tutaj mamy gdzieś, no po prostu 90 stopni, no też się da, także to nie będzie problem. Okej, okay, czyli ten tramwaj sobie tutaj pojedzie. No, i tak myślę, że w tych okolicach też by się przydała jakaś pętla. Tylko myślę, że pętla będzie za stadionem, tak, żeby jeszcze tam gdzieś, no tam, żeby to się schowało. Nie chcę tutaj sobie zajmować tego miejsca, więc pojedziemy sobie dalej z tą drogą, jakoś tam. Tylko tak jeszcze patrzę, jakby to zrobić. No, chyba, że stąd, to znaczy, tutaj jest las. Tutaj jest las. Chwilka, no właśnie. Jakby tą pętlę tutaj zrobić, żeby ona ładnie wyglądała? Poczekajmy, poczekajmy. To jeszcze mamy czas, jeśli chodzi o tą pętlę. Yy, na razie, w takim razie zrobiłbym sobie jakąś ulicę, może w tamtą stronę, właśnie, żeby tam się dało jakoś przejechać. No i zobaczymy, w zależności od tego, jak tam się te strefy ułożą. Yy, no to jakoś się porobi tą pętlę. Ci już grają. Ło, się już grają bez wody, bez prądu, bez dojazdu, tak naprawdę. Dojazd jest, jest dosyć ważny, także już sobie to tutaj połączę. No i tak naprawdę samochody już mogą dojeżdżać. Teraz jeszcze przydałaby się tutaj może jakaś woda. Pod główną drogą sobie ją poprowadzę. Tutaj pod tymi drogami raz i dwa. Ok, także to mają. I teraz jeszcze jakiś prąd im dostarczę. Dobrze jest z tym prądem? Właśnie, bo tu mi się coś przed odcinkiem świeciło. Ale nie, no jest dobrze. Także nie wiem o co chodzi. Na razie nie trzeba raczej budować jakichś nowych elektrowni. Na razie, właśnie te budyneczki tutaj pod tą drogą aż dotąd super. No, także jest prąd, jest woda, już można przyjeżdżać. Może od razu te parkingi tutaj dostawię. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Jeden jeszcze tutaj, drugi tu. W środku się nie zmieszczą parkingi, ale to raczej nie będzie problem. Jeszcze nawet bym to przesunął, żeby zrobić w środku troszkę więcej miejsca. Tak i tak. Ok, no i właśnie. Niech tutaj będzie troszkę więcej miejsca. Jakąś ścieżkę się tu środkiem zrobi, jakieś drzewka. Mam nadzieję, że to jakoś ładnie będzie wyglądać. Ścieżkę, chyba betonową, tak betonową ścieżkę, tylko jeszcze się zastanawiam, czy ona będzie taka super prosta stąd. Czy to będzie coś takiego? No teoretycznie może być, chyba może być, tylko tu by się raczej jakieś przejście przydało, tak? Prosto przed wejściem. Tutaj. Tutaj nie, tutaj mają po bokach. Tu będzie pewnie jakiś przystanek, więc nie będę tam już dodatkowego przejścia robił. To sobie jeszcze przesunę tutaj prosto przed wejściem. No i teraz jakieś drzewka bym sobie tutaj dosadził. Zobaczmy, no myślę, że coś takiego. Tylko to, oczywiście, w jakiejś tutaj linii. Tak, i teraz po drugiej stronie, stąd. Dotąd, ok, no, piękna tutaj ścieżka przez środek. Y jeszcze, można by pomyśleć o takich na przykład krzaczkach przy tej ścieżce, tak troszeczkę bliżej, y tutaj i po drugiej stronie tak samo, czyli stąd i aż dotąd. Ok, no ładnie, ładnie, nawet, nawet można by to zrobić też po tej stronie. O, tutaj przy parkingu, y tylko halo, coś się coś nie ten, co jest? Y zamienię drzewko, będzie dobrze. Okej, okay, dobra, coś, coś widać, że się zacięło, yy, dotąd to sobie zrobię, tak, i po tej stronie tak samo, stąd, tutaj, okej, okay. no i myślę, że to pięknie będzie tutaj wyglądało, no super, podoba mi się, yy, tylko jeszcze jedno, chociaż chwilkę, jak oni tutaj parkują, oni wjeżdżają tędy, tędy, on teoretycznie mogliby od tych bocznych dróg wjeżdżać? Nie, no dobra, niech już sobie wjeżdżają. Yy, tylko jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz: to niech te drogi będą jednokierunkowe. Myślę, że tak będzie dużo lepiej. Yy, zawsze to jakiś troszeczkę mniejszy ruch. Yy, tylko pytanie, czy przejście zostało, nie zostało. Zaraz sobie je tam naprawię. Yy, no i tędy sobie wyjeżdżacie. Okej, okay, tak będzie dobrze. Yy, I teraz jeszcze to przejście sobie tutaj wrócę. Super, nawet się w dobrym miejscu dało, także już nie trzeba poprawiać. Tych parkingów raczej więcej jeszcze dam. To, to, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Myślę, że dużo więcej tych parkingów tutaj będzie potrzeba. Na tej drodze nie, na tej nie parkują, ok, bo to jest droga z tramwajem, także jakoś tam widać, że nie próbują nawet wjeżdżać. Dobra. Także weźmy sobie taką już zwykłą drogę niejednokierunkową, i poprowadzę ją sobie jakoś w tą stronę tędy i tędy. Tutaj kawałeczek dalej chyba, coś takiego. I za tym stadionem właśnie też bym spróbował jakieś parkingi umieścić. Widzę, że troszeczkę, chyba, że takie dam, raz, dwa, trzy. No prawie. Ale mogą być te, tak? Bo teoretycznie to je może by się udało jakoś tak przesunąć żeby to dobrze było? Nie, dobra, nie uda się, nie uda się. W takim razie zrobię to tak, że dosunę je jak najbardziej tutaj do brzegu, ten też jak najbardziej do brzegu, to na środku, no i pomiędzy tym, nie wiem, nawet ścieżki by mogły być, to jeszcze troszeczkę wcześniej, to troszkę wcześniej i to troszkę wcześniej, chociaż nie, no to już niech się z tamtym połączy, tak? I te po prostu dam na równej wysokości z tym, tak? I tak, okej. Okay. Yy, dobra, no i ścieżki, ścieżki, no mogą być jakieś ścieżki. Tak naprawdę, może tutaj być jakaś ścieżka. Yy, bez przyciągania, na pewno chciałbym mieć ścieżkę jakoś tędy. Tak, tutaj, tyłem za parkingiem sobie mogą piesi chodzić. Yy, tutaj, pomiędzy, to nie wiem, czy to jest jakiś super pomysł, żeby oni chodzili. Tak naprawdę, nie wiem, czym jest po co. Nie, to sobie drzewkami ozdobię. Myślę, że dużo ładniej to będzie wyglądać. A gdzie mi to tam się łapie? Yy, zobaczmy. Takie coś. To są te drzewka, co tam? Czy to były te? One są troszeczkę mniejsze. A takie coś. Okej, okay, dobra, to widzę, że tutaj ładnie się nawet zmieściło. Po cztery. No super. Yy, także to niech będzie. Tak, mamy kolejny rok akademicki. I czyżby udało mi się coś odblokować? Nie, chyba nie. Już tam zerkniemy sobie. Co my tutaj mamy? Zabrakło nam tylko kilku studentów. No, no bywa, no bywa. Ok, przyznamy sobie tutaj na odkrycia. Niech coś dalej badają, no i niedługo jak się może zwiększy jeszcze troszeczkę liczba mieszkańców w mieście, no to po prostu tych studentów tutaj też przybędzie, a na razie, no to na takim poziomie ten uniwersytet niech sobie będzie. Ok, czyli tutaj mamy kolejny parking. I teraz co ja chciałem zrobić, to może jeszcze na przykład ozdobić sobie tutaj w tych okolicach. Przy drodze zrobiłbym po prostu taką linię drzew, coś takiego. Następnie z tej strony, o fajnie, już piesi chodzą. Ciekawe, no daleko troszkę, ale zaraz, zaraz będą mieli tramwaj i myślę, że będzie im dużo łatwiej, bo oni chyba pieszo idą, tak? Całą tą drogę idziecie pieszo, czy gdzieś samochód? Nie, no pieszo idziecie, nieźle. Możliwe, że jakiś mecz jest i bardzo chcą go zobaczyć, i nie mogą się doczekać, aż tutaj linię tramwajową zrobią. Okej, okay, jeszcze po tej stronie też chyba można by takie, no co jest, czemu ten moc się tak zacina? Stąd, a jakby tak troszeczkę wcześniej zacząć. Okej, okay, nie, nie zmieści się, chyba że włączę anarchię. Chyba, że włączę anarchię, to wtedy się może uda, nie uda się, dobra, nieważne, zrobię to po prostu tak. I teraz ręcznie sobie tutaj dostawię jeszcze jedno drzewko, no i. No, i będzie dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz za tą linią drzewek zrobiłbym sobie chyba jeszcze jedną drogę. Troszeczkę dużo tego będzie. Tak? Okej, okay, dobra. I tu już zacząłbym robić jakieś biura na przykład jakieś biura, żeby coś jednak tutaj powstało. Także w tym miejscu dalej, pójdziemy sobie jeszcze kawałek dalej, no właśnie, na razie no jest ta linia, tak, jest, ale pamiętajmy, że w przyszłości jej nie będzie, więc tak naprawdę, no praktycznie do rzeki, no też wiadomo, nie do samej rzeki z tymi biurami, bo to by była przesada. No ale myślę, że tutaj one się tak naprawdę skończą, tak, już tam dalej, no to już jest jakiś las czy coś. Może, nie wiem, jakieś małe domki się porobi? Nie, no wątpię, nie wiem, czy w tym miejscu. No to to się okaże, to się okaże potem. Na razie, tutaj sobie. Postawię te biura, tędy, jakąś rurę sobie jeszcze podłączę. Super. No i można też, by pomyśleć o jakiejś strefie handlowej, na przykład w tej okolicy. Tylko, że do tego chciałbym mieć już, może, tą drogę tutaj z tramwajem, tak? I żeby tam zaraz jakąś pętlę zacząć robić. Zobaczmy sobie. Yy, gdzieś na przykład tędy. Taka droga. Tędy taka droga. Tylko gdzie ona by się podłączyła? No chyba, że ona się nie podłączy. Hmm. Dobra, na razie ją tak postawię. Zaraz zobaczymy, co tam dalej będzie. Stąd. Dotąd. 9 na 13. Troszkę mi się to nie podoba. Yy, tutaj jeszcze bym zrobił sobie kawałeczek taki na 4. To połączył. Yy, raz i dwa. Okej, okay, dobra. Czyli mamy taką drogę dosyć blisko rzeki, yy, dosyć blisko rzeki i teraz nie wiem, czy jeszcze coś z tą drogą tutaj robić. Jakiś zakręcik na przykład, czy już po prostu pętle, bo to by można teoretycznie z tym połączyć, chociaż nie wiem, czy tam jest aż taka duża droga potrzebna. Chyba nie. Hmm, no dobra. Nie wiem za bardzo, jak to tutaj zbudować, żeby to ładnie wyglądało. Wiecie co, dajcie mi chwilkę się zastanowić. Zrobimy sobie tutaj cięcie, pomyślę jak to ładnie zrobić i zaraz do was wracam. Okej, okay, witam po cięciu. No co ja bym tutaj zrobił? Co ja bym tutaj zrobił? Coś takiego, że najpierw zrobię sobie pętelkę w tym miejscu. Tak, 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 jakoś, tak i tutaj wyjazd. Stąd też bym chciał mieć ten wyjazd, tędy i tędy ta pętla pięknie wygląda, raczej nie, w sumie ta końcówka też brzydko wygląda yy, inaczej, inaczej, dobra to sobie wyburzę, to sobie jeszcze wyburzę, dobra, całe to wyburzę jeszcze inaczej, jeszcze inaczej to, 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 to to, to tym bym chciał, tak, połączę sobie to po prostu z tym yy, 90, 90, okej, okay, super yy, teraz kawałek może zwykłego toru sobie tutaj zrobię tak, kawałeczek takiego jeszcze dwukierunkowego yy, z przyciąganiem Tędy jakoś. Chociaż właśnie, czy ta droga jest tutaj potrzebna aż tak szeroka? Bo, bo może to mi tutaj po prostu wszystko psuje. Może gdybym ja wziął taką drogę. O. No tak. Ci co chcą jadą tu, ci, ci co tam. No dobra, chyba tak będzie lepiej, bo to naprawdę niepotrzebna, niepotrzebna jest aż tak szeroka droga i to możliwe, że ona mi tutaj wszystko psuje. Także zróbmy sobie teraz stąd. Tędy, tą pętlę, tak. Tutaj sobie zawrócimy tędy, jakoś tak przy drodze, tutaj i tutaj, okej. Okay. Ten fragmencik też można by dać jednokierunkowy. Super, jakiś drugi przystanek, jakby tu jakieś dwie linie w przyszłości jechały, też by można zrobić, czyli stąd jakieś takie odgałęzienie bez przyciągania, bez tego, nie wiem czy to ładnie tutaj wyjdzie, czy się to nie popsuje. No popsuje się, ale to zaraz, zaraz się jeszcze naprawi, no i tutaj gdzieś można wjechać mniej więcej w tej okolicy. No właśnie, widzicie jak to wygląda. To sobie jeszcze kawałeczek przesunę. Okej, okay, coś takiego. To mniej więcej tu, to jakoś tak. To kawałeczek dalej. Ten wjazd też mi się za bardzo nie podoba, ale zaraz może mi się będzie podobał. To by trzeba chyba troszkę bliżej, to troszeczkę dalej. Tutaj jakiś... Okej, okej, okej. Dobra. No chyba ładnie, chyba będzie ładnie. Chwilka, jakby to wyglądało. Tutaj sobie wjeżdżają te tramwaje. Ten wjazd mi się troszkę nie podoba. A gdyby to tu połączyć, to zaraz, to zaraz. To jest teraz mniej ważne. W tym momencie ważne jest to, żeby tutaj było w miarę łagodnie, tak, tędy sobie jedziemy, tak, tak, tak. Tutaj troszeczkę ten tor jest zepsuty. No niby tego bardzo nie widać, no ale jakbym potem na przykład nagrywał jakiś przejazd yy, linią tramwajową, czy coś z pierwszej osoby, czy tam, no z widokiem z nadtramwaju, no to, to jednak bym nie chciał, żeby tu takie tory brzydkie były. Okej, okay, troszeczkę się je wygnie. No i chyba, chyba w miarę będzie. Ok, tędy sobie wyjeżdżamy. Tu jest, no, no prawie dobrze. Prawie dobrze, gdyby to nie wchodziło na drogę, także to by trzeba gdzieś tak dotąd. Tam nic nie zepsułem, nie, raczej nie. I tutaj sobie wyjeżdżamy, no tylko właśnie, ten wyjazd mi się nie podoba. Jego zrobiłbym może jakoś bardziej, to już można włączyć. Jakoś po prostu tu chwilkę. Czy to jest potrzebne aż tak dziwnie, żeby było? Zróbmy to może tak. Tędy, tędy. I tutaj. Okej, okay, dobra, bez żadnych kombinacji. Tutaj jednokierunkowe, poproszę. No super. Czyli jedziemy sobie tędy tramwajem tak na dowolny przystanek. Jeszcze tutaj takie troszkę to nieładne. Yy, tylko, żebym tam tego od razu nie zepsuł. Dobra, chyba, chyba nie zepsułem. Tędy sobie wyjeżdżamy i wjeżdżamy z powrotem na drogę. Okej, okay, mamy to, bo za długo, za długo tutaj się zastanawiam, za długo robię po prostu tą pętlę. Także coś takiego mamy. No ale jeszcze nie koniec, ponieważ trzeba ją jakoś ozdobić. Tutaj będą wysiadać jacyś turyści, nie wiem, kibice. Także musi być ładnie, tak? Musi być ładnie. Muszą zobaczyć, że jest ładnie w mieście, żeby potem przyjechali jeszcze kiedyś. Także to jest dosyć ważne. Chociaż możliwe, że i tak na tą pętlę akurat nie będą jechać, no na tą pętlę możliwe, że nie przyjadą, bo raczej wysiądą tutaj, a tam to już raczej ten tramwaj jedzie, żeby sobie zawrócić, tak, no bo też nie będzie zawracać pod stadionem, no tylko właśnie tam kawałeczek dalej. Yy, no ale dobra, zawsze to lepiej, jak będzie troszkę ładniej. Te jakieś losowe drzewka sobie może stąd pousuwam, yy, no i jeszcze w środku tej pętli można by dodać na przykład tych troszeczkę. Tutaj, naokoło sobie coś takiego zrobimy, tylko chciałbym troszeczkę bliżej, nie, nie plus, tylko minus. Na jakiejś takiej, takiej, okej, okay, może być taka odległość. No i teraz tutaj, zacznijmy może stąd, tędy, przy tych torach, tak, teraz łuczek w tą stronę, okej, okay, no i teraz stąd pojedziemy sobie tędy, tędy, Tędy przy tym OK, tutaj sobie zakręcimy tak, tak i wejdzie. No pięknie, weszło, super. No, sobie można pięknie tutaj przejechać na zewnętrznej stronie. Na zewnętrznej stronie może takie drzewka, czy nie? Nie, no inaczej to zrobimy. To zrobimy inaczej. Dajcie mi te drzewka, tak? To są te. Żebym ja pamiętał, którymi drzewami co ja robiłem, to, to byłoby fajnie. Tutaj stąd chwilkę, bo to drzewko mi się tutaj troszeczkę nie podoba. Teraz znowu, które to było to. No tak, to dobra. Stąd dalej, tak jak tam szły, tędy, w to miejsce Halo. stąd, w to miejsce, super. Tutaj chyba jeszcze jednego nie zmieszczę, także raczej złapię sobie te wszystkie, przesunę je kawałeczek. Ok, tutaj dokończymy je. Tylko, czy ja mam przestawioną tą odległość, czy to się resetuje? To się chyba resetuje, jak się inne drzewo wybierze. To też na zakręcie jakimś. Tak, okej, okay. i teraz tutaj prosto. I tu jakoś na zakręcie. Dobra, jeszcze parę tych drzew. Losowych, stąd bym usunął. Ok, no i chyba jakoś w miarę to jest tutaj odrzewione, że tak to nazwę, ale jeszcze będziemy odrzewiać, także spokojnie. To sobie wszystko wyburzę, a w trakcie jak ja to wyburzam, to wy możecie jakąś łapeczkę na przykład zostawić, skoro dotarliście do tego momentu. Ok, to jest do wyburzenia, to jest jeszcze do wyburzenia kawałek od tej pętli, i zaraz sobie tu po prostu zrobię taką, właśnie linię z tych drzewek. Pierwsze co, to może na tym prostym fragmencie bo to chyba najprościej będzie. W ten sposób. Dalej. Skręcimy sobie tutaj, tak jak idą te tory. Za torami tędy. Tutaj. Tak. I chyba w to miejsce po prostu. Okej. Okay, coś takiego. Tylko jeszcze to drzewo w takim razie. Hmm, może ja je wyrzucę po prostu. To sobie przesunę kawałeczek dalej. Kawałeczek dalej. Kawałeczek dalej. Tego nie chcę. Okej, okay, dobra, no właśnie, jakieś takie drzewka naokoło tej pętli niech sobie będą, super. I jeszcze ten fragmencik trzeba by ozdobić, nie tak, chodź tu. Stąd, dotąd, stąd, dotąd i teraz zakręcikiem, tak. I tak. O, o ale mi tu obróciło. Hmm. Coś, coś mi tu nie pasuje. Jakby to troszeczkę bliżej było. Okej, okay, widzimy się po cięciu, słyszymy, ja to sobie poprawię. No właśnie, już po cięciu, no, 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 no tak to jest. Chcę, żeby to było. Chcę, żeby jednak to miasto miało dużo szczegółów i tak dalej, ale też nie ma sensu, żebyście może wszystko widzieli. Jak tam już sobie mówi, ten przesuwam jakieś pojedyncze drzewka, to, to można y, opuścić. Y, Okej, okay, dobra. Y, tutaj. Stąd. Żebym coś tutaj zaczął budować. To sobie wypełnię nie. Tutaj po prostu jakieś sklepy będą w środku, taka pusta przestrzeń. Tylko, że znowu trzeba by zrobić na przykład taką jeszcze jedną drogę. Może tutaj też? Okej. Okay. Niech to w ten sposób będzie tak, żeby te drzewa no, nie są idealnie na środku. To co, to chcecie to zobaczyć, jak ja je przesuwam? Czy, czy robimy cięcie? Dobra, załóżmy, że chcecie zobaczyć, to i tak długo nie potrwa. Tu sobie je przesunę w środek. Raz, dwa, trzy. A jak ktoś nie chce zobaczyć, to sobie może kliknąć dwa razy po prawej stronie ekranu, czy tam szczałeczkę w prawo na komputerze kliknąć i wam się o te 10 sekund przesunie. To sobie najwyżej potem zobaczę na wykresie, że nie chcieliście tego fragmentu oglądać. Ok, ale już mamy to gotowe. Także tutaj poproszę sklepy, tutaj poproszę duże sklepy, tutaj też duże sklepy. Tak zrobię na trzy, żeby tu jakieś dziwne nie powstawały. A do tego na rogu można zrobić jakieś takie bardziej kioski, czy co, czy co tutaj będzie, żeby to nie było takie wielkie. Ok, przyspieszę sobie czas, dam im wodę, jeśli jeszcze jej nie mają. No nie mają, także tędy, tędy, tam kawałeczek dalej, super. No i mam nadzieję, że za chwileczkę to jakoś zacznie tutaj rosnąć. OK, więc co? W tym czasie jak to się buduje? To przejdziemy sobie na drugą stronę, ponieważ to też trzeba jakoś zabudować. No i znowu. Tutaj sobie zbuduję taką drogę. Tutaj sobie zbuduję taką drogę i połączę ją w tym miejscu. Tak, no w tym miejscu to niech będzie połączone, czy nie? Nie, no tutaj mogę połączyć pewnie. Tu mogę połączyć i na przykład którejś z tych. Tak, to też mogę połączyć. Super, mamy takie podwójne drogi. W sumie. Te drogi można by uznać jako taką aleję. Może zamiast takiego jednokierunkowego, no to, to można lepiej zrobić. To można lepiej zrobić. Tylko jeszcze się tak patrzę. Tu by trzeba chyba jeszcze coś takiego, tak? Tutaj coś takiego? Czy nie? Czy tak. No tak, lepiej, żeby coś takiego tu było. Tylko jeszcze znowu te drzewka, ale to już pojedynczo sobie ich tutaj podostawiam. Raz, dwa. Ok, czyli coś takiego. I teraz, no żeby prawy pas był. To znaczy, no tak, prawy pas w tą stronę, lewy w tą stronę. Sobie zrobimy. Tutaj można do końca sobie dojechać. Tam dalej już w ten sposób. A tutaj można zawrócić. Okej, okay, czyli ci, którzy chcą wjechać na parking, pojadą sobie po prostu tą stroną, tu skręcą w lewo. No tak, ale ja z drzewkami w środku. W sumie jest taki gotowiec, jest taki gotowiec. Ale nie wiem, czy on by tak ładnie wyglądał. No, no podobne, podobne, ale nie to samo, ale nie to samo. Także mamy tutaj ręcznie robioną wersję. Dalej, ale tu w ogóle samochodów jeździ fajnie. Dalej tutaj, nie tak, tak, tak. I tutaj dalej jednokierunkowa aż dotąd. W sumie tutaj do końca, tak, do końca ten kawałeczek też. Tutaj sobie zawracamy, to może być w ten sposób. I tutaj całe to, mogłoby to się w dobrą stronę od razu robić widać, że nie mogłoby. No okej, okay. czyli mamy tutaj takie dróżki, no tej dalej właśnie tutaj nie będzie, no bo mamy tą pętlę, także będzie ciężką. I może, zanim zacznę robić tutaj jakieś kolejne strefy, to zrobiłbym tą linię tramwajową, żeby coś tutaj zaczęło jeździć, żeby, żeby tyle samochodów mi tutaj nie wjeżdżało. I właśnie, to tak naprawdę nie będzie nowa linia tramwajowa. Mamy już linię. Mamy linię, która jeździ na tą pętlę i ona jeździ, ona jeździ sobie tędy, tędy, tędy i na strefę fabryczną. Nie jest jakaś może super długa. W rzeczywistości na pewno dłuższe są. Także to będzie w tym momencie pętla historyczna, ewentualnie jakaś tam awaryjna, jakby się jakiś tramwaj zepsuł. No ale nie będziemy z niej korzystać w tym momencie. Możliwe, że kiedyś się coś zmieni. Także przystanki chciałbym mieć tutaj. Tak. Te przystanki, no w sumie tutaj jest duży kawałek bez przystanku. Yy, tak się zastanawiam, no chyba, że przystanek przy starej pętli. Tak, to może być. Tutaj się zatrzymuje przy starej pętli. Tak, 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 tak. T to jest przystanek powiedzmy do przesiadki. Chyba, że... Tak się zastanawiam. Nie no dobra, mogą być, to jest miasto, tak, mogą być tam bliżej yy, bliżej te przystanki siebie, czyli przy starej pętli, tutaj najwyżej na żądanie czy coś. Yy, nie musi się zawsze zatrzymywać. No, no nie ważne, nieważne. Jak to tam będzie działać, to już, yy, to już będzie. Dalej sobie podejdą, raczej w te okolice nie potrzeba więcej tego. Yy, tutaj przy autobusowym sobie zrobię też, żeby się można było jakoś przesiąść. Następnie tutaj jest jakaś ścieżka, tak, tutaj jest ścieżka, tutaj jest przejście dla pieszych, no więc idealnie. Zróbmy sobie jeden przystanek, może tutaj drugi, tutaj kawałek dalej od przejścia, nie? No przy przejściu ewentualnie to dać troszkę bliżej, no pewnie tak. Yy, te światła, dobra, bo no właśnie tak dziwnie ta gra działa, to znaczy może nie gra tylko mody. Wyłączyłem już pewnie te światła kiedyś, a one dalej zostają. Yy, ok, czyli mamy tą linię dalej w tą stronę. Yy, w tym momencie na razie, żad... to znaczy nie w tym momencie, tylko w tym miejscu na razie przystanków żadnych może nie będzie. No chociaż. Dobra, niech już będzie na przyszłość, żebym potem nie zapomniał. Tu pewnie jakieś osiedle mieszkalne jeszcze będzie. Yy, ale na pewno, gdzie bym chciał mieć przystanki, to tutaj, na środku. Pięknie, no to to nie jest na środku. Okej, okay, to zrobimy w takim razie także jeden tu, drugi tam. Yy, I sobie będzie można podejść na stadion. Yy, jeszcze jakieś przystanki, nie wiem, tutaj gdzieś na końcu. To znaczy przystanek na pętli, tak, chyba nic więcej. Przystanek na pętli. Yy, Tutaj może na, ty, może na tej zewnętrznej, na tym zewnętrznym torze, no i do niego jeszcze jakąś ścieżkę bym sobie zrobił, żeby tutaj się dało jakoś dojść, na przykład z tej strony, żeby nie trzeba było tam chodzić. No bo tutaj są jacyś pracownicy w tych biurach, będą sobie mogli od razu wsiąść na pętli, na pętli. niekoniecznie będą musieli iść tutaj, gdzie mnóstwo kibiców wsiada, będą mogli z tamtego skorzystać. Jeszcze nie podoba mi się, to, że oni tutaj parkują na tej drodze, to jest do wyłączenia. Gdzieś jeszcze możecie parkować, nie możecie no i bardzo dobrze, bo jeśli chcecie parkować, to ja Wam zaraz tutaj jakiś parking dam. Także spokojnie. Jakiś parking, tylko nie chciałbym tego budynku wyburzyć, a ja pewnie się wyburzy. No, no cóż, no cóż, zrobimy sobie to tak, tędy. Postaram się to zrobić obok tego budynku, ale coś mi się wydaje, że jak kratki tutaj się zrobią, no to to może się zniszczyć. Tak i tak, stop. Zatrzymam sobie czas, szybciutko te kratki wyłączę. I mam nadzieję, że ten budynek zostanie. Jeszcze to bym mógł troszeczkę przesunąć na przykład bliżej do niego. To tak, ok. Jeszcze to tutaj troszeczkę bliżej, jak tam z tymi kratkami dokąd one. Aha, bo to też ma kratki. Chyba muszę je sobie wyłączyć choć tutaj, tak? Ok, nie to musi być kawałeczek. To musi być chyba tak, jak tam było. Czyli mniej więcej tak i to tutaj równo będą te kratki. Aha, bo się znowu tutaj zrobiły, jeszcze raz to sobie muszę wyłączyć. W takim razie mamy 4, mamy 4. Super. I teraz przy tym, przy tym sobie zrobimy. No, nic wielkiego tak naprawdę. Takie dwa parkingi, chyba nic więcej. Tylko, że najłatwiej je będzie stawiać, jak będą kratki przy nich. Także już raz i dwa. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie to. Raz, dwa. Jakoś tutaj. Do tego dosunąć. W sumie tą drogę można dać kawałeczek dalej. No dużo to nie jest, ale zawsze coś. Tutaj można by gdzieś w środku tej pętli, tylko teraz pytanie jak tam wjechać. No właśnie, tam już chyba nie wjedziemy. A to, to chociaż... Z zaraz, zaraz, zaraz. To, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, ale skończę najpierw to. Najpierw to skończę. Yy, czyli krateczki trzeba wyłączyć. Tak, krateczki wyłączyć tutaj. Hmm. Dobra, teraz nie ma kratek, tak? Teraz nie ma kratek. Tutaj można sobie to dalej na niebiesko zamalować. Tutaj, dobra, tu już się niech nie budują. Yy, w sumie to można by chyba odsunąć kawałeczek, tak mi się wydaje teraz. Yy, nie tak... Okej, okay, no niech to będzie w środku bardziej, niech ten beton się nie psuje i tak więcej. Chociaż właśnie, przecież więcej parkingów się zmieści. No co ja robię? Potem byście mi pisali w komentarzu, Blunix, można było to tu odsunąć i tu wstawić parkingi. No halo, co, co, co ja robię? No przecież, raz... I dwa. O, właśnie. Właśnie, dobra. Czemu ja od razu na to nie wpadłem? Raz i dwa. No, widzicie, i mamy więcej parkingów. Jeszcze tutaj może nawet się jakiś parking zmieści. No pewnie. Chodź tutaj. Tak. I tak. No i widzicie, i mamy więcej parkingów, a się bałem, że za mało będzie. Yy, Okej. Okay. To jakoś tak. Tutaj podjedziecie do tego kawałek dalej, wam tą drogę może dam. Te chyba teraz można jeszcze przesunąć, a w sumie nie trzeba. Okej, okay. no coś takiego. Zaraz tam jeszcze jakieś drzewka dam, żeby to ładniej wyglądało. Yy, co z tymi strefami? No to mi się za bardzo nie podoba. Tutaj też niech to będzie jedną kratkę mniej. Zaraz zobaczymy jeszcze jak z tymi kratkami, jak sobie znowu je wyłączę, ta droga jakoś tak krzywo idzie. Ok, no będą kratki, jak najbardziej tutaj będą kratki, tej nie musi być. No i teraz jeszcze jakieś drzewka tutaj yy, sobie wstawię. Hop, hop, hop. Ok, jakieś tutaj krzaczki w tych miejscach. No, bez jakiejś tam linii, ale po prostu tu, żeby nie było jakichś takich pustych terenów, tylko po prostu yy, takie krzaczki, można by ich też na przykład, nie wiem, tutaj troszkę dosadzić, tutaj, o, troszkę może za dużo. Okej, okay, no jest zielono, jest zielono, pięknie. Yy, także jeszcze, zanim może te parkingi, bo znowu zajmę się jakimiś parkingami, a trzeba jeszcze tą strefę zabudować. No dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek, także raczej dla fanów dłuższych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, tutaj mamy jakieś problemy. Hmm, czy ja w ogóle tutaj sobie ustawiałem? Tak, to sobie kiedyś ustawiłem poza odcinkiem. Ok. No to, no to mamy troszeczkę problem, ale to mam nadzieję, że niedługo się to uda rozwiązać. Przydałaby się pewnie tu jeszcze jakaś droga łącząca z tym. No i chyba trzeba by ją zrobić. Tak, chyba. Chyba zanim jeszcze, zanim zacznę się tym zajmować, to będzie trzeba tutaj jakąś drogę zrobić, jakiś przejazd w tą stronę. I jego zrobiłbym sobie. No, na przykład stąd, tak? I zrobiłbym go właśnie czymś takim. Yy, tylko do tego będę potrzebował tego moda na drogi równoległe. Jeśli on zadziała, dlaczego on nie działa? Halo, co jest? No, nie mów mi, że teraz mi nie zadziałasz. Hmm. No, nie ma. Dobra, będzie trzeba to ręcznie zrobić. Damy radę. Yy, stąd kawałeczek wyjazdu. Stąd. Jakby to się tak nie przyciągało. Ok, kawałeczek tutaj. No i ogólnie proste drogi to się łatwo robi. Gorzej będzie z takimi drogami, żeby to tutaj jakoś podłączyć sensownie. Yy, czy to w ogóle tu ładnie będzie wyglądać? To inaczej, inaczej zrobimy. Zrobimy to troszeczkę inaczej. Yy, tutaj gdzieś w tej okolicy się zrobi rondo, i jakoś to wtedy łatwiej będzie tam podłączyć. Tak myślę. Yy, tylko jeszcze, żeby zrobić rondo, to bym sobie to złapał tutaj w połowie. Mniej więcej w połowie. Yy, zrobiłbym sobie drogę tak w to miejsce. Hmm. Raz, dwa. W to miejsce bardziej jeszcze to, żeby bardziej tak było. Okej. Okay. I tutaj chciałbym mieć gdzieś to rondo jeszcze. Kawałeczek, może wcześniej. Ta droga to jest tylko chwilowa, tak? Tylko chwilowa, po to, żebym tu sobie miał jak kliknąć. Yy, I to może być nawet jakieś większe rondo. Tak, bardziej takie ozdobne rondo też tutaj przed stadionem, yy, tego typu. Yy. To jest w takim razie do wyburzenia, to jest do wyburzenia. No i jeśli chodzi o tą drogę, to zrobimy ją sobie w ten sposób. Tak. I tutaj z drugiej strony. Tak. No dobra. To jeszcze by trzeba dać w drugą stronę, pewnie. Drzewko jakoś przesunąć. Można nawet je skopiować. Dobra, nie, to tutaj pewnie będę to jeszcze ozdabiał jakoś inaczej. Bardziej może, właśnie. Bardziej to drzewko niech tu sobie stoi. To troszeczkę odsunę. Coś takiego. No i teraz połączenie jakieś w tym miejscu. Na razie zwykłą drogą. Zobaczymy, jak będą korki, to się to coś większego zrobi. W ten sposób i tutaj na zakręcie. Na zakręcie jakoś w to miejsce. OK. Nie brzydko. Do wyburzenia, do wyburzenia. Stąd tak. I tak, okej, okay, całe niech idzie na zakręcie. Mamy podłączenie do ronda. Ci oczywiście tutaj parkują na tym rondzie, co jest? Nie, nie, nie wolno. Tutaj też nie wolno. Tutaj też nie wolno. Dobra, czyli to na razie jest taki skrót, który pomoże może rozwiązać problemy w tych miejscach. To jest całe do zabudowania, ale to na pewno nie na dzisiaj. Dzisiaj chciałbym dokończyć jeszcze te okolice przy stadionie, a tamto to jest rzecz już raczej na, na właśnie następny odcinek. Dobra, czyli zielone tą. Pojedźmy sobie dalej z tym tutaj jakoś w to miejsce. To mogłoby być chyba tak. Chyba tak, tylko wtedy tutaj, o, zróbmy sobie dwukierunkową, żeby tu można było przejechać jak się chce. Coś takiego, tą drogę można jeszcze poprowadzić gdzieś dotąd, ale oczywiście bez łączenia to tylko jakby tam jacyś piesi chcieli sobie przejść. Jeszcze coś tutaj, tą drogę by można, tylko ją chciałbym, mie chciałbym mieć troszeczkę krótszą, jednak, tylko żeby skrzyżowanie ładne było. No a dalej gdzieś tam w tamtą stronę jakiś taki wyjazd. Okej, okay, coś takiego. Zobaczymy, co tam będzie. Ten środeczek, myślę, że po części w biurach, tak, raczej tutaj z tyłu jakieś biura. Tu, 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 tu. No, okej, okay, gdzieś tak dotąd. Na pewno z przodu chciałbym mieć sklepy, tak? Bo to jest w okolicach stadionu, to tutaj niech, niech to będzie. Coś tu z tymi kratkami jest niezafajnie. No trudno. Tak, chyba że jakbym na przykład wyłączył kratki przy tej głównej drodze. A to stąd nie sięgają kratki? Dobra, nieważne. Yy, nieważne, niech to już tak będzie, tutaj sobie to tak zrobimy. Yy, troszkę sklepów jeszcze tu, może o, od tej strony od stadionu sklepy, a tutaj z tyłu niech się już biura schowają ten sposób, w ten sposób, chyba. No dobra, coś takiego. No i tutaj też chyba tak naprawdę biura. No troszkę duża taka strefa biurowa, no ale gdzieś to musi być. Myślę, że tutaj za stadionem też fajnie to będzie wyglądać. Na tej takiej drodze, no to można by jakieś też mniejsze sklepiki, ewentualnie nawet jakieś domki. To znaczy od tej strony na pewno sklepy, tak. Tutaj jeszcze przy tej głównej drodze. Do tego ścieżka bez przyciągania tędy jakoś, tak. Tak i tak. Okay. Y, tutaj ścieżka, a tutaj w lesie można by zrobić nawet jakieś takie małe domeczki. Ktoś tutaj tak mieszka. No, ktoś tutaj mieszkał, pewnie, tak? Zanim powstał stadion y, i całe to takie centrum turystyczne, no to ktoś, y, ktoś tutaj mieszkał, także jakieś domki, powiedzmy, że jeszcze się zachowały. Y, oczywiście woda tutaj, tak, dalej, tędy, tędy. Super, czyli wodę macie. Y, no i chyba tak naprawdę już to całe zabudowałem. Oczywiście są jakieś problemy, ale to jest przez korki. O super, kolejny rok akademicki, ale szybko. Studenci, minus sto, 162, chyba sobie żartujecie. Jakim cudem? Pewnie przez korki. No tak, będzie trzeba się tym zająć. Yy, Okej, okay. i jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, to chyba ten parking tutaj w środku yy, tej pętli. Tylko jeszcze się tak zastanawiam, jak wyjazd zrobić. Damy radę, damy radę zrobić wyjazd. Yy, a wjazd będzie taki, że tutaj bym sobie chyba ulepszył tą. Drogę, tak. W ten sposób. Dobra, oni wtedy będą jeździć tym lewym pasem, chyba, tak? Chyba tym lewym pasem, chyba że bez tego. Hm. Stąd teraz trzeba by zrobić taką betonową dróżkę gdzieś tam. Tak. No, chyba tak, chociaż nie wiem, czy, czy to dobrze wygląda. Znaczy niby fajnie by tam wyglądał ten, ten parking, ale nie wiem, czy, czy to mi tutaj nie zepsuje tego wszystkiego w okolicy. Wracamy z tym. Tak, jednak ładnie ta pętla wyglą wygląda. Może w środku, zamiast jakiegoś parkingu, to po prostu jakieś takie na przykład większe drzewka. Większe mówiłem, dobra, to się najwyżej potem wyrzuci. Yy, wezmę sobie jakieś takie drzewka, to mi się za bardzo nie podoba. Yy, tak, no chyba ładniej będzie. Dobra, no może, może gdzie indziej. Tak, może gdzie indziej. Się zrobi, kiedyś jakiś taki parking w środku pętli, ale chyba nie tutaj. Tutaj mógłby być parking, tak, tu się coś jeszcze zmieści, a tam to już naprawdę szkoda by było to psuć. Także stąd sobie tutaj jakiś wjazd. aha, bo to na zakręcie to może troszkę za ładnie nie wyjdzie. No, chyba że tędy zrobimy wjazd. OK, no i wtedy to będzie nawet jakoś dobrze wyglądało. To sobie jeszcze kawałek dosunę w to miejsce. Dalej, gdzieś tak dotąd. Tutaj stąd droga jeszcze tak. I jakieś może dwa parkingi się tutaj zmieszczą. Zaraz zobaczymy. Jeden, a może nawet trzy. Nie no, dwa chyba max. Dwa chyba max, chyba że znowu nie popełnię takiego błędu jak prawie tam popełniłem, czyli to troszeczkę do tyłu, to tutaj. Yy, I wtedy ten parking. Nie tak. Ten parking, chodź tu parking. No chodź tu parking. Yy, no co jest? No, no nie wysunę go teraz. A wysunę, dobra, czyli jeden tutaj i wtedy po drugiej stronie yy, będzie mógł być ten drugi. Ok, no coś takiego, tylko szkoda, że jeszcze nie widzę tych budynków, ale one zaraz powinny się naprawić. Yy, tutaj jeszcze sobie wyłączę kratki, tutaj sobie wyłączę kratki. Sklepy mogą być na trzy, nawet nie wiem, czy tam takie nie były. Yy, ten parking, zróbmy sobie chwilkę, może najpierw to poprawię. Najpierw ten trzeba poprawić, tak? Ten teraz sobie tutaj gdzieś wsunę. Ten może być tutaj. To jest do cofnięcia. No i super. Jeszcze tylko te krateczki. W ogóle zobaczcie na zapotrzebowania, jak, jak pospadały. Bez krateczek, bez krateczek. Czy, czy co tu się. Teraz jest bez krateczek. Ok. Tutaj też się krateczki popsuły. No trudno. No, chyba, że tutaj się też zrobi mniejszy sklepik na tych małych. Okej, okay. tutaj niech będzie w takim razie mniejszy sklepik. No, a mają za to parkingi. No tak, bo trzeba gdzieś zostawić samochód, zanim się do sklepu pójdzie. A to może być na przykład parking tylko dla tych, dla kibiców, a nie dla klientów sklepów. Tu wam wyjście zrobię jeszcze. O, stąd na przykład. Stąd na przykład tak sobie możecie tam pójść. O, i się kratki nawet ładnie zrobiły, tak? Czyli tu może być wtedy duży sklep. Yy, a w tych miejscach, no to jeszcze jakieś pojedyncze drzewka sobie dosadzę. Tak, tak. Tutaj coś tutaj. Okej, okay, no chyba więcej nie potrzeba. Jeszcze tu mi się to nie podoba. Zaraz mi się będzie podobało. Parę krzaczków się dosadzi. Tutaj też jakieś takie. Krzaczki niech sobie rosną, no i mamy piękną strefę w okolicach stadionu. Także tak wiem, długi odcinek, długi był dzisiaj odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście, jak dotrwaliście do tego momentu, no to łapeczka w górę mile widziana. Jeśli nie słuchujecie jeszcze tego kanału, no to wiecie, co robić. No a w następnym odcinku będę się zajmował pewnie jakoś tymi okolicami tutaj przy tym rondzie, może jakoś spróbuję rozwiązać ten korek. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.